dziewczyny, chciałam Wam się pokazać bardzo prosty i szybki look do pracy. Delikatnie podkreślone oko, delikatnie podkreślone usta. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak wykonałam ten look halloweenowy. To miało być coś na kształt wiedźmy, ducha, zjawy. I zainspirowało mnie to zdjęcie. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonałam ten makijaż, zostańcie ze mną. Na powieki nanieście swoją ulubioną bazę pod cienie, dzięki temu makijaż oka utrzyma nam się przez cały wieczór. Następnie weźcie ciemnobrązowy cień i pędzelkiem do blendowania nanieście go w załamaniu powieki. To sprawi, że późniejsza praca z czarnym cieniem będzie dużo łatwiejsza. I jak zwykle cierpliwości, w tej z powrotem blendujemy. Żeby nie zrobić sobie plamy, dobrze jest zdmuchnąć albo strzepnąć nadmiar produktu. Następnie na powiekę ruchomą naniesiemy eyeliner w żelu. Dzięki temu cień czarny utrzyma nam się jeszcze dłużej na powiece i będzie dużo bardziej intensywny. Nie wyjeżdżajcie jednak poza załamanie powieki. Zwykłym czarnym cieniem pokryjcie eyeliner. Starajcie się wklepywać, a nie trzeć.
Następnie czystym pędzelkiem do blendowania rozetrzyjcie krawędzie czarnego cienia. Dzięki temu osiągniemy taki dymny efekt. Najpierw zajmijcie się jednym okiem, a dopiero potem drugim, bo kiedy eyeliner wyschnie, nie połączy się już tak dobrze z cieniem. Następnie na pędzelek, którego używałyśmy do rozcierania krawędzi, nałóżcie jeszcze odrobinę czarnego cienia i jeszcze bardziej rozetrzyjcie na górnej powiece. Czarny cień, który spadł nam pod oko, możemy wytrzeć chusteczką do demakijażu albo wacikiem. Tak samo możemy poprawić krawędzie naszego cienia. Eyelinerem narysuję długą, demoniczną kreskę. Starajcie się podążać za linią wyznaczoną cieniem. To znacznie ułatwi Wam sprawę. Następnie pędzelkiem albo gąbeczką nałóżcie białą farbę. Ja swoją kupiłam przez internet, linka znajdziecie na dole. Żeby farbę wygładzić, użyjcie gąbeczki. Możecie też zrobić to palcami. Ściętym krótkim pędzelkiem nałóżcie czarny cień pod okiem, przy czym starajcie się go bardziej wciskać niż rozsmarowywać. Żeby uzyskać bardziej demoniczny efekt, postanowiłam wyjechać eyelinerem poza oko i narysować coś na kształt trójkąta. Thank you.
Następnie czarną kredką pomalujcie wodną linię rzęs. Dzięki temu oczy będą jeszcze czarniejsze. Żeby wysmuklić twarz i żeby wydała się ona jeszcze bardziej trupia, pędzelkiem do blendowania nanieście czarny cień w załamaniu kości policzkowych. Następnie rozetrzycie gąbeczką, żeby ta linia nie była zbyt ostra. Czerwoną konturówką zarysujcie obrys ust, a następnie nanieście jakąkolwiek czerwoną szminkę. Ja akurat użyłam szminki z Rimmela z kolekcji Kate Moss. Postać na zdjęciu miała pieprzyk i my namalujemy taki sam eyelinerem. Włosy spryskajcie białym sprayem. Kupicie go w dowolnym sklepie z kostiumami halloweenowymi. Żeby nasza zjawa była jeszcze bardziej przerażająca, założę czarne soczewki. Soczewki kupiłam na Allegro, a link zamieszczam pod filmikiem. Postanowiłam dodać jeszcze trochę konturu, dlatego naniosłam czarny cień pod brodą, dzięki temu twarz wyda się jeszcze smuklejsza. I voilà! Zjawa gotowa.